Cześć, witam was moi drodzy, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny vlog update'owy, tym razem na miesiąc lipiec. Dawno żeśmy się zarówno nie słyszeli, jak i nie widzieli, dlatego też troszeczkę spraw się, słuchajcie, nam tutaj nazbierało. I najzwyczajniej w świecie chciałbym te sprawy tutaj poruszyć, jednakże zaczniemy od pewnej ciekawostki, która mam taką szczerą nadzieję, że najzwyczajniej w świecie będzie aplikowalna do tego materiału wideo. Otóż moi drodzy, została wprowadzona niedawno temu nowa funkcjonalność na YouTubie i chciałbym tą funkcjonalność przetestować, ponieważ ona w pewien sposób jest takim ukłonem w stronę widzów. Chodzi tutaj o nową funkcjonalność dzielenia materiału wideo na rozdziały. Dzięki temu, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany jakimś konkretnym tematem, który ja tutaj poruszam w tych materiałach wideo typu vlog update'owy, to najzwyczajniej w świecie ta osoba może sobie po prostu, patrząc na linię czasu na YouTubie, która znajduje się pode mną, może sobie po prostu przerzucić do określonego, nazwijmy to, rozdziału, gdzie pominie ten cały wywód mój na temat rzeczy, która go najzwyczajniej w świecie nie interesuje. Dlatego mam nadzieję, że to zadziała, bo jak nie, to wtedy to, co teraz mówię, nie ma absolutnie żadnego sensu. Jednakowoż robię to tak czysto również dla testu, żeby sprawdzić, jak to w ogóle ta funkcjonalność funkcjonuje. Dziwnie to brzmi, ale no tak już musimy to powiedzieć, że ta funkcjonalność funkcjonuje. Masło maślane niektórzy powiedzą, ale wydaje mi się, że to chyba będzie najlepsze tutaj ujęcie tego, zwłaszcza, że mógłbym powiedzieć, że miejmy nadzieję, że ten feature funkcjonuje i to już totalnie jest poor English, jak to niektórzy by ujęli. Ale najważniejsze, co chciałbym tutaj powiedzieć, to to, że jest to oczywiście funkcjonalność testowa, dlatego jeżeli w tym momencie ona działa, bądź nie, a w przyszłości nie będzie działać, bądź zacznie działać, no najzwyczajniej w świecie nie mam na to wpływu. I tym tutaj taką małą ciekawostką, takim małym wtrąceniem rozpocznijmy dzisiejszy vlog update'owy. I zacznijmy, słuchajcie, od informacji, czy też raczej mojego odniesienia się do pewnej sytuacji, która miała miejsce jakiś czas temu. I chodzi mi tutaj o konferencję Sony'ego odnośnie PlayStation 5. No wreszcie, słuchajcie, usłyszeliśmy jakieś większe konkrety, chociaż niektórzy powiedzą, że konkretów brakowało na tej konferencji Sony'ego, ale osobiście uważam, że no troszeczkę więcej konkretów niż do tej pory nam Sony tutaj przedstawiło. W każdym bądź razie mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób PlayStation 5 wygląda. Mieliśmy okazję zobaczyć, jakie gry pojawią się okolicach premiery PlayStation 5. I powiem wam szczerze, że po tej konferencji, tak jak wcześniej mogłem powiedzieć, którą z tych konsol z 9 generacji, czy Xbox Series X, czy PlayStation 5 wybieram jako tą pierwszą, którą zakupię w dniu, kiedy ta generacja tak naprawdę zacznie funkcjonować, bo tak czy siak w pewnym momencie, tak jak na chwilę obecną, będę miał zarówno Xboxa Series X, jak i Playa 5, więc no najzwyczajniej w świecie nie ma tutaj co mówić, że o, Macintosh jest fanboyem tego albo fanboyem tego. Nie, jestem graczem i po prostu chcę mieć obydwie te maszyny, jednakowoż wiem, że mój budżet nie wytrzyma, gdybym kupił te dwie maszyny naraz, plus mój czas również tego nie wytrzyma, jakbym kupił te dwie maszyny naraz i najzwyczajniej w świecie nie miałbym czasu, żeby grać zarówno na jednej, jak i na drugiej, plus jeszcze do tego na PC-cie, plus gry z Playa 3, plus gry z Playa 4, plus Nintendo Switch, plus jeszcze wstawcie tutaj więcej konsol, które posiadam i które chciałbym gry na nich ogrywać od czasu do czasu, znaczy od czasu do czasu. No zdarza mi się po prostu ogrywać na dowolnej platformie, bo mogę po prostu stwierdzić, ja mam dzisiaj chęć pograć sobie w Super Mario Galaxy, odpalam Wii U i gram sobie i nie muszę się martwić, że wiecie, że nie posiadam tej platformy, kiedy znajdzie mnie chęć, żeby zagrać właśnie w tą grę. Najzwyczajniej w świecie to się tylko, wiecie, no, to za mną. To jest moja wielka kubka wstydu, która cały czas rośnie i kiedyś ją może zniweluje. Może tego dożyję, a może nie. W każdym bądź razie, moi mili, no, po tej konferencji jestem w kropce. Nie wiem, którą z tych konsol tak naprawdę wziąć jako pierwszą z tej 9 generacji i powiem wam szczerze, że wstrzymuję się z mówieniem czegokolwiek do momentu, kiedy gdzieś w okolicach połowy tego miesiąca Microsoft zaprezentuje również kolejną swoją odsłonę Xbox Series X, powiedzą jeszcze więcej konkretów, jeszcze więcej szczegółów nam zdradzą na temat swojej nowej nadchodzącej konsoli i wtedy,
Wtedy, moi drodzy, będziemy mogli porozmawiać zarówno o plusach, jak i minusach i Playa 5 i Xbox Series X i wtedy wydaje mi się, że będziemy mogli również o tym powiedzieć troszeczkę bardziej dogłębnie i będę mógł tutaj wam powiedzieć, którą z tych konsol jako pierwszą zakupię w 9 generacji i dlaczego w taki sposób do tego podejdę, a nie inaczej. Dlatego też musicie się jeszcze wstrzymać z taką usłyszeniem mojej definitywnej wersji, którą konsolą rozpoczynam 9 generację. No chyba, że jeszcze Nintendo nagle zaprezentuje: ej, słuchajcie, to nie będzie Switcha Pro, tak jak wy myśleliście. Po prostu wydajemy kolejną konsolę i okaże się, że Nintendo Switch był bardzo krótko żyjącą konsolą, ale nowa konsola Nintendo będzie w pełni w 100% nawet wstecznie kompatybilna i najzwyczajniej w świecie będzie można kupić jeszcze mocniejszą konsolę, która będzie tak jakby zalążkiem 9 generacji. Chociaż szczerze w to wątpię, wiem, że niektórzy marzą o czymś takim, ale ja szczerze w to wątpię, bo już dawno temu wysiadło z pociągu pod tytułem walka z konkurencją na polu: o, mamy lepszy sprzęt, mój sprzęt jest lepszy od twojego, prężymy muskuły i w ogóle i w szczególe. A ostatecznie tak czy tak, pomimo tego, że no, Switch jest troszeczkę słabszy od pozostałych konsol 8 generacji, to dla niektórych jest o wiele lepszą konsolą niż właśnie PlayStation 4 i Xbox One. Dlatego, no, najzwyczajniej w świecie możemy teraz uprawiać gdybologię, ale nie ma najzwyczajniej w świecie sensu. Po prostu musimy się wstrzymać do momentu, kiedy Microsoft zaprezentuje nam co nieco więcej informacji na temat swojej nadchodzącej konsoli. I moi mili, wydaje mi się, że przyszedł czas na najważniejszą, moim osobistym zdaniem, informację w dniu dzisiejszym. Otóż chciałbym poinformować was o stanie tego, co się dzieje obecnie na kanale, stanie wszystkich serii znajdujących się na kanale. Oczywiście wykluczam tutaj Super Mario Makera 2 z tego względu, że jest to taka seria, która istnieje i która bardzo dobrze się trzyma i chyba nie muszę wam mówić, że tutaj w dalszym ciągu ona będzie kontynuowana. Dla osób, które dopytywały mi się w wiadomościach prywatnych, co z Dark Soulsem, no to od razu wam odpowiadam, że w Dark Soulsa w dalszym ciągu będziemy grać. Nie porzucam tej serii ani nic z tych rzeczy i powiem wam, że ruszamy z tą serią z kopyta. Ponownie. Ponownie będziemy ją kontynuować i ponownie będziemy robić pewne rzeczy, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, dlatego wybaczcie, że tak troszeczkę enigmatycznie mówię, ale w dniu dzisiejszym zobaczycie kolejny materiał wideo z tejże serii, do którego zachęcam obejrzenia i jeżeli do tej pory byliście troszeczkę znudzeni tym, co działo się w Anor Londo, to mogę wam tutaj uszknąć rąbka tajemnicy i powiedzieć, że jest lepiej. W każdym bądź razie, pozostałe serie Metro 2033 Redux, a także Painkiller Black Edition. I jestem tutaj bardzo szczęśliwy, że mogę wam przekazać tą informację, iż w tym momencie, kiedy ja nagrywam ten materiał wideo, obydwie serie są ukończone. Obydwie ukończyłem szczęśliwie i moją ocenę obydwu tych gier usłyszycie już w przyszłym tygodniu. Na pewno zobaczycie ostatnie materiały wideo z tejże serii. A to oznacza, moi drodzy, że w tym momencie nie mamy zarówno serii poniedziałkowo-piątkowej oraz nie mamy serii wtorkowo-czwartkowej, a to oznacza, że chciałbym was zaprosić w tym momencie na aż dwa, słuchajcie, głosowania. Jedno dotyczące Let's Playa, czyli odnośnie serii poniedziałkowo-piątkowej, a drugi odnośnie serii Retroplay, która jak zwykle będziemy ją ogrywać we wtorki i czwartki. I mam nadzieję, że te gry, które przygotowałem wam jako pretendentów do tego, aby stać się kolejną po prostu serią na kanale, no, przypadną wam do gustu. Wiem, że będą osoby niezadowolone, ale najzwyczajniej w świecie nie da się zadowolić w tym wypadku wszystkich. Dlatego przejdźmy płynnie do tego, co chciałbym powiedzieć. Jedyne, co mogę wam dodać, to to, że już w tym momencie możecie głosować za pośrednictwem linków, które znajdują się w opisie tego materiału wideo, na obydwie serie, bo będzie mi po prostu łatwiej zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, a tak czy siak również pewnego rodzaju analizę waszych oddanych głosów mogę troszeczkę lepiej tutaj
dokonać tej analizy waszych oddanych głosów, ponieważ no, gdybym to zrobił w jednej wielkiej ankiecie, to najzwyczajniej w świecie troszeczkę by mi się to osobiście rozjechało. Dlatego widząc, w jaki sposób wy głosujecie, w jaki sposób wy oddajecie głosy na serię Retroplay i Let's Play, po prostu zdecydowałem, że będą to dwie osobne ankiety, tak jak to jest zwykle, tylko że wyjątkowo, moi drodzy, te dwie ankiety rozpoczynają się już w tym momencie. Już od tego momentu możecie po prostu głosować na swojego faworyta. I słuchajcie, zaczniemy od głosowania na kolejną grę retro. Tak jak już wcześniej wspomniałem, możecie głosować już od tego momentu, jednakowoż głosować możecie do wtorku 14 lipca do godziny 18. Po godzinie 18 na moich mediach społecznościowych, czyli zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku, jak i, moi drodzy, na Ko-fim, do którego śledzenia również zachęcam, znajdziecie, słuchajcie, odpowiedź w formie ikonografiki, czyli tak jak zwykle, która z gier, z tych pretendentów dwóch, których wam tutaj za chwilę zaprezentuję, będzie kolejną serią Retroplay. I można śmiało powiedzieć, słuchajcie, że w pewien sposób zatoczyliśmy koło, jeżeli chodzi o wybór gier retro, ponieważ naprawdę, naprawdę idziemy w tym momencie do takiego totalnego retro, ponieważ ta gra ma dokładnie tyle lat co ja, czyli 29, prawie 30 w przyszłym roku, jakby nie patrzeć. Także ogólnie rzecz biorąc, no to jest dość stary tytuł. Mówię tutaj oczywiście o trzeciej z przygód naszego dzielnego hydraulika Mario, czyli Super Mario Bros. 3 na NES-a. Oczywiście ta gra wyciskała siódme poty z konsolki Nintendo Entertainment System i przez wielu jest uważana jako taką definitywną przygodę naszego drogiego Mariana i uważana jest również za jedną z lepszych, bardziej dopakowanych przygód naszego wąsatego hydraulika. Oczywiście fabuła, prosta jak koncepcja Cepa, księżniczka Brzusk Finka została porywana przez złego Bowsera, a przy okazji dzieciaki naszego drogiego Bowsera, czyli Lenny, Morton i cała reszta, nie mówię tutaj oczywiście o naszym drogim Bowserze Juniorze, nie, w tym momencie czasoprzestrzeni, kiedy istniał tylko Super Mario Bros. 1, 2 i 3, to moi drodzy, okazało się, że Bowser ma swoją siódemkę dzieciaków, które wzięły się od tak po prostu znikąd. No i ta siódemka dzieciaków przemieniła królów poszczególnych krain w zwierzęta i my musimy ich odczarować na naszej drodze do znalezienia drogiego Bowsera i uratowania księżniczki Peach. Swoją drogą jest to moja ulubiona część przygód Mariana i zarazem ostatnia tak naprawdę z gier wydanych nie tyle na Nintendo Entertainment System, ale ostatnia oficjalna przygoda Mariana na Nintendo Entertainment System. Potem kolejną grą było właśnie Super Mario World na SNESie, ale moim zdaniem była to gra pod pewnymi względami słabsza od Super Mario Bros. 3. Takie jest moje osobiste zdanie, nie wiem jakie jest wasze, możecie to napisać w komentarzach, ale jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak wyglądała ta właśnie przygoda naszego drogiego Mario i chcecie zobaczyć, jak wygląda przejście tej gry w takich, w dużym cudzysłowie, 100%, to możecie śmiało głosować na tego właśnie kandydata. Kolejny tytuł jest taki, można by było powiedzieć, bardzo mało znany w Polsce, przynajmniej ja noszę takie wrażenie, że po prostu tytuł i ta postać jest bardzo mało znana w Polsce. Jasne, pojawiła się w Smash Brosach, ale o jego dokładnych przygodach, no tak ciężko jest tutaj powiedzieć, ponieważ wydaje mi się tak osobiście, że po prostu u nas w kraju nadwiślańskim był o wiele mniej znany z tego względu, że w ogóle nawet nie pojawił się, słuchajcie, na naszym Pegasusie, gdzie Mario na Pegasusie królował, razem z Kontrą zresztą. No ale mówię tutaj oczywiście o naszej wspaniałej różowej kulce Kirbim, postaci stworzonej przez świętej pamięci Satoru Iwatę. I jest to gra niezwykle prosta w swoich założeniach i fabuła również, tak samo jak w Mario, jest niezwykle prosta. Coś złego się stało, koszmar nawiedził krainę snów i teraz Kirby musi uratować cały świat. Przy okazji pokonując przeciwników, którzy wcześniej byli swojego rodzaju neutralnie nastawieni do Kirby'ego i innych mieszkańców tutaj krainy snów, więc coś naprawdę złego się stało. Dodatkowo jest to dość ciekawa gra z tego względu, że mamy tutaj postać, która tak de facto
nie ma jako tako swoich mocy, tak jak Mario, ale Kirby takich rzeczy nie potrafi. Tak naprawdę Kirby posiada swoje moce tylko dlatego, że jest w stanie zabrać je, sklonować od przeciwników, których połyka. Tak, to jest główna moc Kirby'ego i główna mechanika całej gry. Dodatkowo gra, tak jak mówię, jest niezwykle prosta, ale jest niezwykle przyjemna. Aczkolwiek, mimo tego, że jest prosta, to bardzo trudno ją wymaksować, bardzo trudno przejść ją w 100% i dodatkowo odkryć to właściwe zakończenie gry, ponieważ gra ma tak naprawdę dwa zakończenia, jeżeli mnie pamięć nie myli, i zdobycie tego właściwego, tego prawdziwego zakończenia nie jest wcale takie łatwe. Ale jeżeli słyszeliście o Kirbym i chcielibyście zobaczyć jego drugą tak właściwie przygodę, bo Kirby tak naprawdę zadebiutował na Game Boyu, a dopiero później w 93, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, w 93, moi drodzy, w 93 zadebiutował na NES-ie i to właśnie tutaj została zdefiniowana postać Kirby'ego, chociaż ciężko zdefiniować postać, która jest małą, okrągłą, różową kulką. Wcześniej był białą kulką, ale teraz jest małą, różową kulką i jest jeszcze bardziej kawaii, jak to niektórzy by powiedzieli. Dlatego, jeżeli chcielibyście zapoznać się z tą konkretną przygodą, chcielibyście zobaczyć, z czym się tak naprawdę Kirby'ego je, pun not intended, to zachęcam was do głosowania właśnie na ten tytuł. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, moi drodzy, głosowanie trwa do 14 lipca, do wtorku 14 lipca i do godziny 18 jesteście w stanie zagłosować na swojego pretendenta, na swojego faworyta, aby ewentualnie zobaczyć go lub nie, w zależności od tego, jak nam tak naprawdę pójdzie i w jaki sposób rozłożą się te głosy, zobaczyć, czy zagramy w Super Mario Bros. 3, czy raczej zagramy, słuchajcie, w Kirby's Adventure. I taka moja mała informacja do was. Będziemy tą grę oczywiście nagrywać z mini NES-a, żeby tutaj nie było dopytywania się. Makindosz, w jaki sposób nagrywasz z oryginalnego NES-a? Nie, nagrywamy tutaj z mini NES-a. Zastanawiałem się, czy nie lepiej będzie tutaj nagrywać z Nintendo Wii U. Jednakowoż z jakiegoś powodu mam problemy z podłączeniem do Wii U pada od NES-a. Tak, i mówię tutaj o padzie, który był dodawany do mini NES-a, nie do, wiecie, jakaś przejściówka, żeby podłączyć ostatecznie pada do NES-a. Nie. Mówię tutaj o padzie, który był dodawany do mini NES-a i którego możemy podłączyć do Wiimota od Wii, które możemy sparować z Nintendo Wii U i wtedy możemy grać. Co ciekawe, sparowanie w taki sposób pada od SNES-a nie sprawia mi absolutnie problemów, jednakże od NES-a no, jakieś problemy się pojawiają i najzwyczajniej w świecie nie wiem, co z tym zrobić. A skoro obydwie gry posiadam na mini NES-ie, to moglibyśmy wreszcie z niego skorzystać, zwłaszcza, że mogę już teraz nagrywać, słuchajcie, mini NES-a. To jest też taka dość dobra informacja, ponieważ moja nowa karta przechwytująca jest w stanie obsłużyć ten dziwaczny typ sygnału, który wysyła mini NES i nie ma absolutnie z nim żadnego większego problemu. Potem ma tylko problemy, ponieważ żadna konsola po tym, jak uruchomię mini NES-a, nie chce działać i muszę najzwyczajniej w świecie zrestartować komputer, wtedy bowiem restartuje się również cache mojej karty przechwytującej, ale to są już sprawy techniczne, które was, moi drodzy, tutaj nie powinny interesować. A my przechodzimy, słuchajcie, płynnie do głosowania na kolejny projekt Let's Play, czyli projekt poniedziałkowo-piątkowy. I od razu tutaj zaznaczę, wyjątkowo mamy tylko trzech kandydatów do stania się kolejną serią Let's Play, ponieważ nie chciałem tutaj na siłę wybierać jakichś tytułów, które nie mam chęci najzwyczajniej w świecie zagrać, ale które chciałbym wam również w jakiś sposób pokazać. I tak samo jak ostatnim razem, tylko że nawet bym powiedział, te gry to już mnie w ogóle prześladują, które wam tutaj zaprezentuję. Żadnej z tych gier, nie tyle, że nie uruchomiłem, co w żadną z tych gier nie grałem. Wszystkie z nich uruchomiłem, prócz... Nie, jedną z nich również uruchomiłem, ale w formie wersji demonstracyjnej, którą pobierałem na moją konsolę. Jedną z konsol, powinienem powiedzieć. I, moi drodzy, tutaj najważniejsza rzecz. Oczywiście możecie głosować już w tym momencie, tak samo jak na Retroplaya. Możecie na kolejną serię Let's Play głosować już w tym momencie, jeżeli nie chcecie słuchać mojego obiadolenia o tych trzech grach, które mam wam tutaj do zaprezentowania. Ale co najważniejsze, muszę wam tutaj powiedzieć,
do kiedy trwa to głosowanie. To głosowanie trwa już od tego momentu, ale potrwa do piątku 17 lipca do godziny 18. Oczywiście po tej godzinie, tak samo jak w przypadku Retroplaya, będziecie mogli zobaczyć ikonografikę, która pojawi się na wszystkich moich mediach społecznościowych i będziecie mogli dowiedzieć się, którą z tych serii rozpoczniemy jako kolejną serię let's playową na kanale. Dlatego, tak jak mówię, dzięki tym wspaniałym, mam nadzieję, że działającym rozdziałom będziecie w stanie przeskoczyć, jeżeli nie chcecie słuchać o tych właśnie tutaj kandydatach, a ja chciałbym wam ich w tym momencie zaprezentować. I zaczniemy, słuchajcie, tutaj od tytułu zeszłorocznego, ponieważ jest to gra, która wyszła w 2019. No, zeszłoroczny, no, znaczy 2019, ale gdyby ktoś to oglądał na przykład w roku 2021, to powie, że wkradła się tutaj nieścisłość. Dlatego uściślam, chodzi o grę z 2019 roku. Jest to gra, w której pierwszej części zakochałem się od pierwszego wejrzenia, którą miałem okazję ograć, jednakże nie miałem jej okazji ukończyć, ponieważ mój znajomy wyprowadził się z miasta, w którym ja cały czas mieszkam, a on już nie mieszka, i zabrał ze sobą konsolę, przez co niestety, ale nie mogłem tej gry ukończyć. Jednakowo śledziłem poczynania Nintendo, jeżeli chodzi o, wiecie, o serię tej gry, ponieważ gra była na tyle świetna, że jej kontynuacja była po prostu czymś, co na pewno się pojawi, chociaż Luigi's Mansion 2 pojawiło się tylko i wyłącznie na handheldy i wiedziałem, że niestety, ale nie będę w nią inwestował, chociaż dużo osób mówiło, że straciła troszeczkę uroku względem jedynki, ale na całe szczęście Nintendo nie porzuciło tej marki, Nintendo nie porzuciło swojego gabciowatego i strachliwego, domorosłego poskramiacza duchów, pogromcy duchów powinienem powiedzieć, poskramiacz duchów. Od okej, okay, Luigi jest teraz poskramiaczem duchów i pogromcą duchów w jednym, do tego tutaj zmierzajmy, czyli do brzegu. Chodzi mi oczywiście o Luigi's Mansion 3, które zainstalowałem na moim Switchu i miałem chęć w nią zagrać, a potem okazało się, że wychodzą inne gry, w które mam chęć zagrać i gra wylądowała na kupce wstydu, jak to zwykle bywa ze wszystkimi grami, które ja kupuję. Rzadko zdarza się, że kupuję grę i od razu w nią gram, aczkolwiek są wyjątki oczywiście od tej reguły. W każdym razie, moi drodzy, w Luigi's Mansion 3 nie grałem. Wiem co nieco więcej o fabule, która znajduje się w grze, ale najważniejsze jest tutaj, bo powiecie, kurczę, to jest trzecia część tej serii, tak troszeczkę niefajnie, bo nie wiemy, co się stało w pierwszej ani w drugiej części tej serii. Będę w stanie je wam w pewien sposób tutaj skrócić, ponieważ ich fabuła nie jest jakoś mega rozwinięta, tak powiedzmy sobie szczerze. Jest ciekawa do ogrania, ale no fabularnie to jest bardzo szybko skrócić, można tutaj wszystko, co się dzieje. Jednakowoż Luigi's Mansion 3 jest genialnie przemyślany, jak zresztą wiele innych gier od Nintendo. Dlaczego? Nie potrzebujemy znać poprzednich dwóch części z danej serii, żeby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw, które znajdują się w jej trzeciej odsłonie. To nie jest, słuchajcie, Metroid. Metroid to jest zupełnie inna para kaloszy i jeżeli nie znacie którejś z przygód Samus Aran, to możecie się troszeczkę pogubić w tym, co tutaj się dzieje, ponieważ no niestety twórcy dość mocno bazują na wiedzy gracza, którą może przeczytać w internecie, więc nie ma absolutnie tutaj większego problemu, nie ma co płakać, ale Luigi's Mansion jest takim chlubnym wyjątkiem, że jest trzecią częścią, Luigi's Mansion 3 oczywiście, jest trzecią częścią z danej serii, która nie wymaga znajomości dwóch poprzednich, żeby bardzo dobrze się bawić i żeby zrozumieć zawiłości fabularne. Ale najważniejsze tutaj to to, że zobaczymy nawiedzony hotel. Oczywiście, o ile będziecie chcieli wraz ze mną ten nawiedzony hotel odwiedzić. I powiem wam, że na kolejny tytuł wraz z wieloma innymi fanami czekałem latami. Ogólnie rzecz biorąc, miłość do tej serii moja wzięła się chyba z tego, że bardzo dobrze ją wspominam ze swojego dzieciństwa, z pożyczanego SNES-a, gdzie wraz z moim tatką ogrywaliśmy tą serię od A do Z. Znaczy całą serię nie, ponieważ dopiero lata później dowiedziałem się, że była to trylogia, a my ogrywaliśmy najpierw pierwszą, a jakiś czas później na pożyczanym SNES-ie ogrywaliśmy, słuchajcie, część drugą. I mówię tutaj o serii Donkey Kong,
Country, czyli grze mega platformowej, która łączyła wówczas sobie dość charakterystyczną grafikę z dość charakterystycznymi mechanikami, które w tej grze panowały. I najzwyczajniej w świecie bardzo, ale to bardzo miło wspominam tą grę i z miłą chęcią wracam sobie właśnie do Donkey Kong Country 1 oraz 2 co jakiś czas. Jednakowoż ta seria przez długi czas, bo przez 14 lat leżała sobie odłogiem i niektórzy powiedzą: chwila, ale przecież wychodziły gry z Donkey Kongiem. Tak, wyszedł Donkey Kong 64, wyszedł Donkey Kong Jungle Beat i inne tego typu, ale to nie były gry z serii Donkey Kong Country, moi drodzy, bo seria Donkey Kong Country ma w tytule słowo country, a tamte gry były po prostu tak jakby w tym samym uniwersum, jednakowoż były zupełnie osobnymi grami. Na przykład Donkey Kong 64 w pewien sposób wprost można powiedzieć, że nie do końca zgadza się z tym, co widzieliśmy na przestrzeni wszystkich trzech poprzednich części, czyli Donkey Kong Country od 1 do 3. I nie chodzi tutaj o postaci, które się w grze pojawiają, tylko bardziej chodzi o fabułę. I ogólnie rzecz biorąc, wielu było zdziwionych, że dobra, czwarta część Donkey Kong Country i takie tutaj miszmasz fabularne, ta fabuła się nie do końca ze sobą zgadza. I otóż okazało się, że to nie była czwarta część, tylko po prostu to był Donkey Kong 64, czyli kolejna gra z Donkey Kongiem w tytule, jednakowoż nie wliczana do serii Donkey Kong Country. I dopiero w 2010 roku, po 14 latach leżenia odłogiem, zaprezentowano nam nową przygodę naszego tutaj tytułowego protagonisty, czyli Donkey Konga. I jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak męczę się z tą grą na konsoli Wii, ponieważ oczywiście ta gra wymaga od nas ruchowych rzeczy, czyli potrząsania tym całym Wiimotem i ruszania nim w odpowiednie strony, machania nimi w ogóle i w szczególe. Wiecie, obligatoryjne motion movement, więc najzwyczajniej w świecie no będzie ciekawie to nagrywać. I oczywiście, jeżeli chcecie wraz ze mną ocalić te wszystkie banany wykradzione naszemu drogiemu Donkey Kongowi, to po prostu zagłosujcie na ten tytuł. I ostatnia gra w tym zestawieniu, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc gra dość dziwna, ponieważ, no dziwna, ogólnie rzecz biorąc gra, której nikt się nie spodziewał, że się pojawi i że będzie sequelem innej gry od Nintendo, która pojawiła się na handheldzie. I mowa tutaj o Super Mario 3D World, który rzeczywiście jest sequelem świetnego Super Mario 3D Land. Tylko że 3D Land wyszedł na 3DS-a, a 3D World wyszedł na Wii U i do tej pory nie zawitał na konsoli Nintendo Switch, pomimo tego, że wiele osób zastanawia się, dlaczego jeszcze tego Nintendo nie zrobiło. Spokojnie, Nintendo wie o tym, że od czasu do czasu w naszym krwiobiegu potrzebna jest kolejna gra z Marianem, a z racji tego, że Wii U się aż tak dobrze nie sprzedawało, to no w końcu tak czy tak wydamy tą grę, bo mamy tych gier, które na Wii U wyszły i które najzwyczajniej w świecie wiele ludzi chciałoby zobaczyć i ograć wreszcie na normalnej konsoli, czyli na w tym wypadku Nintendo Switchu, to na pewno wkrótce, słuchajcie, się pojawi. Zwłaszcza, że w tym roku mamy któreś lecie Nintendo albo nawet serii Super Mario Bros., więc najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że to będzie idealny moment, żeby właśnie tego typu remaster na Nintendo Switcha się pojawił. Jednakowoż my będziemy tą grę ogrywać oczywiście na Nintendo Wii U. I dlaczego mówię, że ta gra jest bardzo dziwna, bo po pierwsze jest sequelem do gry z handhelda i pojawia się oficjalnie na dużej konsoli, co oznacza, że można ją brać bardziej na poważnie niż grę na handhelda. Sorry, to nie moje słowa, to są słowa fanów Mario i ja je tylko tu w tym momencie wam przytaczam, więc proszę mnie nie bić ani nic z tych rzeczy, bo będę płakać. A moi drodzy, druga sprawa jest taka, że ta gra zrodziła spin-offa na podstawie jednego typu poziomu, który pojawia się w Super Mario 3D World. Co więcej,
Ta gra również pojawia się jako część Super Mario Makera 2, że możemy budować sobie w tym stylu, jednakże tylko wykorzystując dwuwymiarowy rzut, kiedy Super Mario 3D World zawiera nie tylko dwuwymiarowy rzut, poziomy dwuwymiarowego rzutu, ale jesteśmy w stanie poruszać się w całej trójwymiarowej przestrzeni, czego w Super Mario Makerze 2 nie jesteśmy w stanie zrobić. Ot taka po prostu ciekawostka. Kolejną ciekawostką jest to, że ten spin-off, o którym wspomniałem, który powstał na podstawie jednego typu poziomu, który znajduje się w tej grze właśnie, został wydany jako remaster również na konsolę Nintendo Switch. Po prostu to jest aż niewiarygodne, słuchajcie, jak jedna gra jest w stanie zrodzić wspaniały spin-off i na dodatek również jest w stanie przebić swoją handheldową odsłonę, czy też raczej powinienem powiedzieć swojego handheldowego prekursora, tylko dzięki temu, że pojawia się na mało popularnej konsoli od Nintendo. To się kupy nie trzyma, ale jeżeli chcecie zobaczyć, dlaczego to się tak właściwie kupy nie trzyma i dlaczego ta gra jest taka dobra, że aż pojawiła się w Super Mario Makerze 2, zamiast na przykład Super Mario Bros. 2, chociaż tutaj wiecie, tutaj niektórzy będą z tym polemizować, ponieważ mamy ten power-up w Super Mario Makerze 2, zamieniający grę w Super Mario Bros. 2, ale to nie jest nakładka graficzno-fizyczna, tylko to jest po prostu dodatkowy power-up, coś na zasadzie Linka i Master Sworda w Super Mario Makerze 2, ale nie więcej. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak tak naprawdę ta gra wygląda, to głosujcie właśnie na nią. Uff, i dużo było tego w dniu dzisiejszym, tak jak mówiłem, no dość sporo miałem informacji tutaj do przedstawienia. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje przedstawiłem wam w miarę możliwości jak najzgrabniej, jak najszybciej, żeby nie marnować tutaj waszego cennego czasu. Mam nadzieję, że ta funkcjonalność tych rozdziałów zadziałała i że będziecie w stanie pominąć to, co was nie interesuje, czy też raczej powinienem powiedzieć to, co w jakiś sposób nie jest ważne dla was. I cóż, mogę tylko powtórzyć, że głosowanie na RetroPlay, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału wideo, tak samo jak link do głosowania na kolejną serię Let's Play, znajdziecie, słuchajcie, w opisie tego materiału wideo. I głosowanie na RetroPlay trwa do wtorku 14 lipca do godziny 18, zaś głosowanie na kolejny projekt Let's Play trwa do 17 lipca, do piątku 17 lipca, również do godziny 18. A ja się z wami w tym momencie żegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za waszą cierpliwość, jeżeli chodzi o tą przerwę, która miała teraz miejsce. Niestety pewne rzeczy się podziały, o których nie chcę tutaj w jakiś sposób wspominać i głębiej się w nie zagłębiać. Wiem, że to zabrzmiało dziwnie, ale wiecie, o co mi chodzi. Dziękuję wam jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!